żonę, że chciałem, żeby poroniła. Ten facet, który z nią wynajmował mieszkanie, to może być jakiś drobnoży. Czy to jej facet albo jakiś sponsor? Dobra, jak najszybciej znaleźć. No, a co do jej mieszkania, przeszukaliśmy je, ale nie było tam nic, co by pomogło nam w sprawie. No, się zabezpieczają jeszcze tam ślady. No, bardzo dobrze. Bartek? Słuchaj, przyjdź tutaj do nas. Wiesz co, ja sprawdziłabym jeszcze to biuro pośrednictwa pracy. Matka dziewczyny twierdzi, że ona tam była w poszukiwaniu pracy. Być może oni znaleźli jakąś pracę tutaj w mieście. Bartek, to jest numer telefonu komórkowego tej pobitej dziewczyny. Ściągnij bilingi, dobra? Słuchaj, jest takie biuro na Towarowej. Właścicielami są Kinga i Bogdan Tomczykowie. Załatwiają pracę w kraju i za granicą. Trzeba będzie tam jechać. Poniedziałek 17. Komisarze jadą do biura pośrednictwa. Jego właściciele prawdopodobnie pomogli pobitej kobiecie znaleźć pracę. Tak, mamy wolne trochę, ale mogę zachwalić się, proszę. Mieliśmy dla niej dwie propozycje. Na razie oferty nie odpowiadały i nie zdecydowała się. Siostrę? Tak, taki Grzesiek, u którego pracowała w restauracji. No ale skąd takie przypuszczenie, że to właśnie on? No bo Paulina z nim kręciła. To znaczy, zakochała się w nim. I wszystko było fajnie. Ale on się ją zawalił, a potem wyrzucił z pracy. I wszystko się skończyło. Ona to strasznie przeżyła. To, że pracowała w restauracji i straciła tam pracę, to ja wiedziałam, ale romans z właścicielem? Nie miałam o tym pojęcia. Kiedy to było? Niedawno. I ona na pewno z nim była w ciąży. No ale twoja siostra mówiła ci, że to jego dziecko? Nie, o ciąży mi nie mówiła. I o tym, że jest tu w Polsce, a nie w Niemczech, tak sama znowu nie wiedziała. No, bała się nam z brzuchem pokazać. Oprócz Grześka, Paulina nikim innym nie była. Na nikogo nawet patrzeć nie chciała. W kółko tylko on i on. A ten jej powiedział, że ma ich dosyć. No dobrze, ale gdzie jest ta restauracja? U Grzegorza. Zaraz przy drodze, jak się wjeżdża o